Przyjeżdżając tutaj, byliśmy świadomi tego, że przyjeżdżamy na trudny teren, że mieć na swoim boisku będzie bardzo wymagającym rywalem. Ale z drugiej strony też byliśmy świadomi tego, że stać nas na zwycięstwo, na zdobycie tutaj 3 punktów. Także podeszliśmy do tego spotkania właśnie z nastawieniem wywiezienia 3 punktów. Efekt taki, że wracamy do Bełchatowa z tymi 3 punktami. Jeżeli chodzi o przebieg gry, na pewno dużo lepiej zaprezentowaliśmy się w pierwszej połowie, gdzie zdobyliśmy 2 bramki. Przeprowadziliśmy kilka składnych akcji i generalnie tam prezentowaliśmy taki poziom z utrzymaniem piłki. Po przerwie generalnie to Miedź osiągnęła przewagę w polu, to ona konstruowała więcej akcji. My skupiliśmy się na grze defensywnej, ale efekt jest taki, że zdobywamy te 3 punkty i myślimy o następnym spotkaniu. Dziękujemy. Trener gospodarzy, pan Adam Fedorek. No, trzeba powiedzieć, że trener Kieleś już w zasadzie powiedział bardzo dużo o tym meczu. Ja natomiast powiem, jak to wyglądało z mojej strony. Zakładaliśmy bardzo agresywną grę od samego początku i tak też się stało. W 5 bodajże minucie mieliśmy dobrą sytuację. Jeden z naszych zawodników był w sytuacji strzeleckiej, gdzie ten strzał mu nie wyszedł. I tak też miał wyglądać ten mecz. Jesteśmy z drużyną, która gra taki żywiołowy futbol. Jesteśmy dobrze przygotowani i chcieliśmy właśnie ten mecz dzisiejszy oczywiście wygrać, stwarzając sytuację i oczywiście wykorzystując. Natomiast martwi jedna rzecz, że stwarzamy tę sytuację, natomiast nie potrafimy do końca tych sytuacji wykorzystywać. Dzisiaj naprawdę w pierwszej połowie jeszcze mieliśmy sytuację po rzucie rożnym. Też dużo ćwiczymy tych stałych fragmentów gry i na treningu nam wszystko wychodzi. Natomiast w samym meczu gdzieś jeszcze nie jesteśmy w stanie strzelać z dobrym przeciwnikiem, bo tu trzeba też powiedzieć, że GKS według mnie jest najlepszym zespołem tej naszej pierwszej ligi i zasłużenie dzisiejszym meczu wygrał, ponieważ wykorzystał 2 sytuacje. My obawialiśmy się pierwszej połowy, to muszę powiedzieć, chcieliśmy zagrać bardzo agresywnie, żeby wybić gościom tą możliwość strzelenia pierwszej bramki. No niestety tak się nie stało, potem w drugiej połowie musieliśmy odrabiać straty 2 bramek, a to jest bardzo ciężko. Szkoda też, że nie strzeliliśmy jednej przynajmniej bramki, bo ta bramka by dała nam taką wiarę i każde minuty, które upływały przy stanie 0-2, no niestety działały na niekorzyść naszych zawodników. I myślę, że ja zresztą do końca jeszcze wierzyłem, że nawet jakbyśmy strzelili bramkę w 40 czy tam w 80 minucie, to jeszcze byśmy naprawdę stanęli na wysokości zadania i strzelili tą 2 bramkę. Stworzyliśmy sobie dużo sytuacji. Tak zawsze będą wyglądały nasze mecze, że będziemy grać ofensywnie i myślę, że w przyszłości na pewno nie ten mecz wygramy. Ja wcześniej w tygodniu powiedziałem, że te 4 mecze dadzą nam odpowiedź, gdzie jesteśmy. Na razie pierwszy mecz z Katowicami wygraliśmy, drugi z najlepszym zespołem naszej ligi przegraliśmy. Przed nami 2 kolejne, czyli Łęczna i Arka. I to też będą mecze, które dadzą nam odpowiedź, czy jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład w kolejnych meczach bić się o tą czołową miejsce w tabeli. Bardzo byśmy chcieli być wyżej w tabeli niż jesteśmy. Będziemy robić wszystko i na treningu, i w meczach, żeby być zespołem, który będzie się liczył i którego wszyscy trenerzy będą pamiętać, że przyjeżdżając do Legnicy będzie ciężko punkty. Dziękuję.